W dzisiejszym klubu tygodniku przedstawię Wam 5 mitów podatkowych, w które wierzycie, a nie powinniście wierzyć. Mit pierwszy. Podatki w Polsce są za wysokie. Ten mit bazuje tak naprawdę na przekonaniu o tym, że płacimy za wysokie podatki. Natomiast jeśli w tą sprawę się zagłębimy, a jeśli zaczniemy badać polski system podatkowy na tle innych systemów podatkowych państw europejskich dla przykładu, przekonamy się, że wcale nie jest to takie oczywiste. Jeśli zachowujemy się jak typowy ekonomista, zbadamy tak zwany stopień fiskalizmu polskiego systemu podatkowego, czyli nic innego po prostu jak wpływ, udział wpływów podatkowych w produkcie krajowym brutto. No i jeśli popatrzymy na statystyki, to od wielu, wielu lat w zasadzie są niezmienne. Polska jest krajem o raczej niskich podatkach. Niższe podatki mają państwa z naszego bloku, z byłego bloku wschodniego. Słowacja niższe, natomiast mimo wszystko dalej mniej więcej podobne jak Polska. Natomiast wyprzedzają nas w zasadzie wszystkie państwa starej Unii Europejskiej. I dla przykładu, gdzie my jesteśmy, a gdzie są inne państwa, stopień fiskalizmu u nas w Polsce, czyli jaki procent wpływów podatkowych stanowi PKB, no to u nas to jest 32%, w Rumunii to jest około 27%, natomiast Dania, czyli przykład z drugiego bieguna, to jest w ponad 40%. Biorąc pod uwagę te dane, no, trzeba stwierdzić, że polskie podatki wcale nie są zbyt wysokie, ale gdybyśmy na tym poprzestali, byłaby to tylko półprawda. Możemy na te podatki popatrzeć nie tak jak teraz z lotu ptaka, czyli na bardzo ogólnym poziomie, natomiast możemy wziąć lupę i przyjrzeć się temu, jak polski system podatkowy jest zbudowany, jakie podatki płacimy. No i niestety polski system podatkowy, inaczej niż systemy państw zachodnich, opiera się na podatkach konsumpcyjnych. Podatki konsumpcyjne, czyli takie jak VAT i akcyza, te podatki niestety obciążają najbardziej ludzi ubogich, dlatego że oni wydają gro swoich dochodów na konsumpcję właśnie. Czyli VAT, akcyza są podatki, które będą obciążały przede wszystkim ludzi uboższych. I przez to, że polski system podatkowy opiera się na właśnie podatkach konsumpcyjnych, możemy mieć takie wrażenie, że polski system podatkowy rzeczywiście jest negatywny dla osób uboższych. Można na to spojrzeć jeszcze z innej perspektywy, z takiej perspektywy, z jakiej spojrzało na to Ministerstwo Finansów w świetnym badaniu z 2016 roku, kiedy Ministerstwo Finansów zbadało obciążenia podatkami od pracy, czyli ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, poszczególne grupy dochodowe, czyli Ministerstwo Finansów podzieliło Polaków na 10 grup dochodowych, od najniższych dochodów do najwyższych dochodów, no i policzyło sobie w tych grupach dochodowych, jakie są obciążenia podatkowe, tak jak powiedziałem wcześniej, ZUS i PIT razem wzięte, dochodów uzyskiwanych przez te grupy. No i tu niestety wyniki tego badania są dla niektórych przynajmniej bardzo zaskakujące, dlatego że najbardziej obciążona podatkami jest grupa, która jest najuboższa, czyli pierwszy decyl, czyli pierwsze 10% najbiedniejszych, czy najmniej zarabiających ludzi w Polsce płaci najwyższe podatki, one wynoszą około 60%. Później ten system zaczyna działać tak, jak większość z nas sobie wyobraża, czyli podatki w miarę wzrostu dochodów zaczynają rosnąć. Natomiast druga zaskakująca rzecz jest taka, że po dochodzie z 100 tysięcy złotych rocznie te podatki zaczynają maleć. Jaki wniosek płynie z tego badania? Że polski system podatkowy w zakresie podatków dochodowych jest w części regresywny. Im więcej zarabiamy, tym mniej podatków płacimy. Jaka jest więc odpowiedź na to pytanie, czy podatki w Polsce są wysokie czy niskie? To zależy. I to zależy od tego, z jakiej perspektywy na ten polski system podatkowy spojrzymy. Generalnie podatki w Polsce są niskie, dlatego że mieścimy się raczej w tej pierwszej części tabeli w ramach Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie są ten stopień fiskalizmu jest najniższy. Natomiast jeśli patrzymy już szczegółowo na poszczególne podatki, no to przekonujemy się o tym, że niektóre grupy ludzi płacą te podatki niestety wysokie.
Mit drugi. Skarbówka czyha na podatnika. To jest ulubiony temat mediów, mam takie wrażenie. Zgodnie z tym mitem, jedyną funkcją aparatu skarbowego, urzędów skarbowych i skarbowych jest zniszczenie dobrze funkcjonującego polskiego biznesu. I takim koronnym przykładem tego mitu jest sprawa piekarza z Legnicy, zbieżność z nazwiskiem przypadkowa. Otóż ten przedsiębiorca był przedstawiony przez prasę jako przedsiębiorca anioł, który w swoje pieczywo rozdawał w części ludziom ubogim, no nie odprowadzając od tego podatku. Skarbówka wszczęła u niego kontrolę, nałożyła na niego kary podatkowe, nałożyła dodatkowy podatek, sprawa trafiła do mediów, przedsiębiorca został przedstawiony jako anioł, zaś skarbówka jako ta krwiożercza bestia, która niszczy filantropię i niszczy polski biznes. Natomiast to nie jest do końca prawda, dlatego że ta sprawa trafiła do sądu administracyjnego i ostatecznie w roku NSA stwierdzono, że skarbówka miała rację. Natomiast przedsiębiorca, początkowo przedstawiony jako anioł, ukrywał swoje dochody. Nie odprowadzał po prostu podatku od swoich dochodów, nie używał kasy fiskalnej. Natomiast niestety ten końcowy etap sprawy nie został w ogóle przedstawiony przez media lub został też przedstawiony bardzo, bardzo skrótowo. To niestety pokazuje, w jaki sposób funkcjonowanie aparatu skarbowego jest przedstawiane w mediach, co prowadzi niestety do bardzo słabych rezultatów, jeżeli chodzi o zaufanie obywateli do fiskusa. Według niektórych badań społecznych fiskusowi ufa tylko 37% Polaków i jest to jeden z niższych wyników w ogóle, jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji publicznych. Prawda jest inna. Jeżeli spojrzymy na twarde dane, jeżeli spojrzymy na statystyki spraw sądowych, okaże się, że fiskus w zdecydowanej większości spraw wygrywa z podatnikiem, więc to pokazuje, że raczej fiskus ma rację w tych sporach. Problemem natomiast prawdopodobnie jest słaba komunikacja fiskusa z obywatelem. Natomiast przedstawianie przez media tego obrazu, że fiskus to jest ta krwiożercza bestia, jest bardzo złe od strony społecznej, dlatego że takie artykuły, takie przedstawienie aparatu skarbowego sprawia, że my skarbówce nie ufamy i uważamy, że nasze podatki są niesprawiedliwe. Mit trzeci. Podatków nie można podnieść ze względu na krzywą Laffera. Duch krzywej Laffera unosi się nad dyskusją o polskim systemie podatkowym. Krzywa Laffera to jest koncept teoretyczny stworzony przez Artura Laffera, ekonomista, wiele, wiele lat temu. Jest to koncept teoretyczny, który pokazuje związki pomiędzy stawką podatkową a wielkością wpływów podatkowych. I zgodnie z tym konceptem, wpływy podatkowe przy stawce 0 i 100% są takie same, pomiędzy tymi stawkami, czyli wynoszą 0, należy dodać, a pomiędzy tymi stawkami istnieje gdzieś takie maksimum, gdzie przekroczenie tego punktu sprawi, że chociaż podatki teoretycznie będą wyższe, to wpływy podatkowe spadną. No i bardzo często na ten koncept powołują się publicyści, mówiąc, że podatków już nie można podnieść, dlatego że one dokładnie się mieszczą w tym punkcie maksymalnym. Przekroczenie tego punktu sprawi, że wpływy podatkowe spadną. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest koncept teoretyczny, który ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla ekonomii opodatkowania, natomiast ten koncept teoretycznie jest badany też empirycznie. No i z badań empirycznych wynika, że wcale niekoniecznie krzywa Laffera jest symetryczna, tak jak bardzo często przedstawiana jest ona w podręcznikach do początkowej ekonomii. Wcale niekoniecznie ma jeden punkt maksymalny. No i wcale niekoniecznie te podatki rzeczywiście są już na tym poziomie maksymalnym. Z niektórych badań, jako ciekawostkę można podać, wynika, że stawka podatkowa taka maksymalna rzeczywiście, która wynikałaby z empirycznej krzywej Laffera, wynosi od 50 do 80%. Nam jest daleko do tych stawek. Mit czwarty. Podniesienie podatków wyhamuje wzrost gospodarczy. Ponownie mamy do czynienia z taką półprawdą, bo faktycznie jest tak, że każdy podatek ma jakieś konsekwencje dla gospodarki. Bardzo często są to konsekwencje negatywne. Dla przykładu podatek dochodowy od osób fizycznych obciążający pracę może zniechęcić do podejmowania aktywności gospodarczej. Natomiast znowu warto sięgnąć po badania empiryczne. I dla przykładu OECD wskazuje, że niektóre podatki mają rzeczywiście negatywny
wpływ na wzrost gospodarczy, chociażby wspomniany przeze mnie podatek dochodowy od osób fizycznych, ale są takie podatki, które mogą mieć albo neutralny, albo nawet pozytywny efekt dla niektórych rynków w gospodarce. I OECD podaje taki przykład podatku katastralnego, ulubionego w cudzysłowie, podatku naszych polityków. A w OECD wskazuje, że podatek katastralny, czyli taki podatek, który obciąża wartość nieruchomości, może mieć pozytywny efekt dla rynku nieruchomości właśnie w danym państwie. Z innych badań wynika, że nie istnieje negatywna korelacja pomiędzy wzrostem podatków dochodowych od osób fizycznych, a wzrostem gospodarczym. Takie badanie przeprowadzili m.in. Saez i Piketty. Jaki z tego wniosek? No, system podatkowy i w ogóle system gospodarki jest systemem bardzo skomplikowanym. Nie istnieją bardzo proste, liniowe zależności, które by mogły wskazywać, że rzeczywiście podniesienie podatku dochodowego do osób prawnych, dla przykładu, o 1% sprawi, że od razu nasze PKB spadnie. Te zależności są bardziej skomplikowane. Należy je badać na realnych danych, nie opierać się zaś tylko i wyłącznie na jakichś teoretycznych przeświadczeniach. Mit piąty. Zachodnie korporacje drenują polski budżet. Jest to jeden z bardziej popularnych mitów, zwłaszcza chętnie powielanych przez lewą stronę sceny politycznej, ale także przez polski rząd obecnie. Jest to temat istotny, to trzeba sobie przyznać. Jest to temat, który jest obecny na kilku tysiącach stron raportów OECD, a także Komisji Europejskiej. Rzeczywiście na świecie istnieje problem z tym, że korporacje podatków nie płacą i nie trudno wskazać takie przykłady. Natomiast czy faktycznie ten problem dotyczy Polski? No tu też warto odnieść się do faktów, do twardych liczb. Ja miałem to szczęście, że przeprowadziłem takie badanie w ramach swojego doktoratu i z tego doktoratu wyszły mi zaskakujące rzeczy. Otóż wyszło mi to, że zachodnie korporacje płacą wyższe podatki niż w Polsce, niż polskie firmy. Czyli nie istnieją żadne dowody na to, że faktycznie zachodnie korporacje chętnie uciekają z dochodami wypracowanymi w Polsce i w Polsce podatków nie płacą. Może istnieć rzeczywiście wrażenie, że w części zachodnie korporacje są w jakiś sposób uprzywilejowane, natomiast ten fakt wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej. Przepisy pozwalają po prostu na pewien arbitraż podatkowy, czyli takie ułożenie swoich biznesów, żeby rzeczywiście od części wypłat, takich jak dywidendy na przykład dla osób zagranicznych, podatków w Polsce nie płacić. Natomiast nie jest tak, że każda zachodnia korporacja w Polsce wypracowuje straty lub wypracowuje niskie dochody, żeby podatków w Polsce nie płacić. O tych pięciu mitach, o których powiedziałem przed chwilą, napisaliśmy szerzej w najnowszym raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W raporcie też napisaliśmy o sprawach dużo poważniejszych. Napisaliśmy o realnych problemach polskiego systemu podatkowego. Zrobiliśmy to specjalnie, aby zmienić ton dyskusji medialnej i dyskusji publicznej o polskich systemach podatkowych. Polskie podatki są na tyle ważne, że zasługują na merytoryczną, nie zaś na medialną dyskusję.